lewej stronie, drodzy państwo, z czerwonymi tarczami, w większości, drużyna Grodu Chorodna Polska. Brawa! A więc tak jak to w przeszłości już bywało, drodzy państwo, mamy pojedynek polsko-rosyjski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przypominam, jest to finał. Chorodna poszła do przodu. Rosjanie tak trochę jakby bezpieczyli. Teraz co się dzieje? Chyba jest remis, ależ mocne uderzenie na głowę i wygląda na to, że Chorodna w odwrocie. Co tu się dzieje? Jednak jeden punkt dla Rosji, drodzy państwo. Ale uczciwie trzeba było powiedzieć, że był to nadzwyczaj siarczysty i fantastyczny pojedynek. Dlatego też, drodzy państwo, proponuję, abyście nie szczędzili braw i tym, którzy przegrali, i tym, którzy wygrali. Drodzy państwo, przypominam, że tutaj trzy starcia są jednak przy tym starciu. To jest absolutny finał. Top topów, drodzy państwo. Jeżeli w tym momencie drużyna Rosji 1 pokona Chorodne, to będzie oznaczało ni mniej, ni więcej, że to właśnie Rosjanie zdobędą tytuł zwycięzcy drużyny, zwycięzcy konkursu turnieju Piątek. Także jest to starcie niesamowicie ważne. Starcie, które, proszę państwa, Chorodna, jeżeli marzy o tytule, powinna wygrać. Znowu spychają racją, starają się ich dostać. Jak widzę, nikt nie padł, ani jeden, ani drugi. Jeszcze walka trwa, unormowała się. Teraz wszedł teraz bardzo odważnie ze zawodników i poszło, proszę państwa, siłowo bezpiecznie. Co tu się dzieje teraz? Nic nie wiem, jest chaos ogarnięte, proszę państwa, zostało szaleństwem, że tak powiem, to miejsce. Ja nie potrafię powiedzieć, kto to starcie wygrał. Widać, że się nerwy pojawiły. Widać, że, proszę państwa, trenerzy wyskoczyli ze swych boksów po to, aby upominać się o prawa swojej drużyny. Nie wiem, co się działo. Pytam sędziów, patrzę w stronę sędziów. Pogodzili się jednak, proszę państwa. 2-0 dla Rosjan, a więc możemy od razu powiedzieć, drodzy państwo, iż zwycięzcą, w tej chwili już wiemy, tak wynika z matematyki, jeszcze honorowe ostatnie starcie, proszę bardzo. Niech ten jeden punkt zdobędzie drużyna polska, drodzy państwo. Kibicujcie wszystkim, i jednym, i drugim bardzo gorąco, a już za chwilę oficjalnie powiem państwu, iż ten turniej wygrała drużyna Rosji 1. I poszli teraz, czy honorowy punkt będzie po stronie Chorodny. Atakują bardzo mocno, ależ napierają, śmiało idą, ale Rosjanie również przetrwali to i w tej chwili coś się dzieje znowu, coś się dzieje, proszę państwa, na środku pola walki. Znowu patrzę w stronę sędziów, znowu, nie wiem, nieprawdopodobne emocje rządzą zawodnikami. Nie wiem, drodzy państwo, tak naprawdę, jaki był wynik tego starcia. Oni w tej chwili się wszyscy godzą. Bijcie, brawa, drodzy państwo, to może pogodzić te dwie armie. Nie, miał zuba, nie, normalnie. Proszę państwa, nie ulega wątpliwości, obojętnie jak to starcie by się nie skończyło. Panowie Rosjanie, ustawcie się w rzędzie tutaj na tym moście, ponieważ będziemy chcieli zaprezentować państwu zwycięzców w turnieju Piątek Trzcińca 2015.